Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. No to mówcie. Co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Tusą to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała... Sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka. Ale niestety, akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. Do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję, a już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak tylko pytam. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. Proszę, kolejny przybłęda z północy. Po co tu przyjechałeś? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale właśnie uratowałem ci skórę. Dobra, dobra. Na pewno nie zrobiłeś tego bezinteresownie. Już ja was znam. Zaraz zaczniesz kraść pewnie. Oczywiście. I jeszcze śmiecić i wyłudzać zasiłki. Ale wpierw może rzucę okiem na twój towar, co? Niech ci będzie. Ale niczego nie dotykasz i płacisz z góry, twardą gotówką. I rozumiemy się? Ludzie, na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga?
nieszczęśliwy wypadek i tyle. Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci. Tak powie ci wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? O, patrzcie, wygląda mnie, że to ten wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo w Zerikanii mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien podniósł. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszał. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie. Gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigni. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale... on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się raz trzeźwo, tak tańczysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co kłapiesz po próżnicy? Wiesz, co wódka sygnie, bijesz się czy nie? Tak, wyzywam się. Zaraz. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. No dobra. Panowie, mistrz będzie się bił! Wreszcie! Jak się ściekle, to ciebie. A coś mi tu serię zarypostował. Boże! Pobiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić z tego wszystkiego. Dobra walka. Normalnie powiem ci... Właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście.
Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Spokojnie, Reginaldzie, spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc! Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Kurwa! A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cybermarian.